QNAP TS212 jest miejsce na dwa dyski twarde. Urządzenie należy do najbardziej wydajnych NASów, jego programowanie bazuje na Linuxie i ma bardzo wiele interesujących funkcji. TS212 należy do najnowocześniejszych serwerów w ofercie producenta. Pracą urządzenia kieruje komputer jednoukładowy Marvela 6182 taktowany zegarem 1200 MHz. Obudowę NASu otwiera się łatwiej niż do tej pory. Na krótką metę można się nawet obejść bez śrubokrętu, ale do dłuższej pracy dyski warto przykręcić. Z tyłu obudowy jest gigabitowe gniazdko sieciowe oraz dwa USB. Trzecie wraz z sześcioma diodami oraz wyłącznikiem i przyciskiem do uruchamiania backupu są dostępne na ściance czołowej. Oprogramowanie QNAP ma wiele pożytecznych funkcji. Można uruchomić serwer mediów zgodny z DLNA UPNP, obsługę iTunes, stację audio, foto oraz pobierania z internetu bez pomocy komputera. Równie samodzielna jest stacja do obsługi kamery IP oraz standardowy serwer FTP. Oprogramowanie pozwala na postawienie serwera WWW i to nie tylko statycznego, ale także dynamicznego z MySQLem i PHP. Ciekawostką jest możliwość uruchamiania serwera pocztowego oraz wysyłania kopii zapasowej do chmury. Wydajność NASów najbardziej zależy od częstotliwości taktowania procesora. Marvel w TS212 pracuje w tempie 1200 MHz i jego wydajność jest zbliżona do innych serwerów wykorzystujących ten sam procesor. W teście przy użyciu redakcyjnych raptorów uzyskaliśmy 540 MB na sekundę podczas odczytu oraz 350 w zapisie.